Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, w ostatnich dniach wystąpił z otwartym apelem do wszystkich mieszkańców Suwałk, by niezależnie od poglądów politycznych czy wzajemnych uprzedzeń wspólnie świętować ważne wydarzenia nie tylko dla kraju, ale również i Suwałk. W 2019 roku przypada setna rocznica odzyskania niepodległości przez Suwałki i Suwalszczyznę. Niestety w ostatnich latach w naszym mieście dochodzi do organizacji alternatywnych obchodów. Wiemy doskonale, że ten problem w Suwałkach istnieje. Istnieje ten problem od ponad 2 lat, kiedy uroczystości, święta narodowe, państwowe, ale również i te samorządowe, lokalne odbywają się w niekompletnym składzie. To znaczy na zaproszenie samorządu do udziału w tych uroczystościach, które cały czas organizujemy od szeregu lat, no nie pojawiają się służby mundurowe. Dlatego też w swoim apelu Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, pisze w następujący sposób. Od przeszło 2 lat obserwujemy postępowanie, które niepotrzebnie wprowadza do naszego miasta podział na my i oni oraz przenosi standardy polityki krajowej do Suwałk. Doprowadziło to do oddzielenia służb mundurowych, suwalskiego wojska oraz państwowych instytucji od suwalskiego samorządu i większości mieszkańców miasta. Dowodem na to jest konkretne zachowanie w relacjach z suwalskim samorządem. Nikt nie kwestionuje państwowości tych służb i ich podległości. Jednak przez wiele lat udawało się w Suwałkach tworzyć właściwe relacje i współpracę z samorządem i mieszkańcami naszego miasta. My możemy nawet mieć różne zdanie, różne poglądy, nawet i polityczne, ale są pewne rzeczy, które powinny nas scalać, łączyć i powinniśmy być ponad te podziały, a myślę, że takim miejscem i czasem są uroczystości ważne, tak jak chociażby święto Konstytucji 3 maja, tak jak święto Niepodległości 11 listopada, w tym roku również będziemy obchodzić 100-lecie odzyskania niepodległości przez nasze miasto, Suwałki, Suwalszczyznę, będzie to dokładnie 24 sierpnia, chcemy godnie obchodzić, chcemy właśnie zaznaczyć, zaakcentować, że to była ważna data w historii tego subregionu i Suwalszczyzny i Suwałk. W swoim apelu Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, podkreśla, że chciałby, byśmy w Suwałkach wszyscy razem godnie i uroczyście obchodzili święta państwowe, narodowe i samorządowe oraz współdziałali na rzecz rozwoju naszego miasta. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, we wtorek 2 kwietnia podpisał ostatnią z umów na budowę ulicy 100-lecia Niepodległości Polski. Będzie to zupełnie nowa droga, która połączy ulicę Utrata z ulicą Sejneńską. Wartość inwestycji to 24 miliony 600 tysięcy złotych. Pracę wykona firma Prasco Construction. Spółka, która już nam buduje lotnisko i tutaj roboty przebiegają planowo dobrze i do końca czerwca lotnisko będzie wybudowane. Ten zakres zadań zleconych właśnie dla wykonawcy. I ta firma, mam nadzieję, wybuduje do 15 grudnia tego roku to część drogową tego odcinka z naszych ulic pomiędzy ulicą właśnie Utrata a Sejneńską. Budowa ulicy 100-lecia Niepodległości Polski to najdroższe zadanie drogowe w tegorocznym budżecie Suwałk. Na przebiegu tej drogi trwają już prace przy budowie tunelu pod torami oraz mostu na Czarnej Hańczy. Pierwszy z obiektów buduje gdański Polwar, który wykona to zadanie do 31 lipca tego roku za kwotę 6 672 750 zł. Most kosztować będzie 4 982 591 zł. Inwestycję do 30 września tego roku zrealizuje firma Optem z Gdańska. Chciałbym również dodać, że trochę będzie problemów, trochę będzie utrudnień drogowych na ulicy Utrata, bo zakres zadań to nie tylko budowa tego nowego odcinka drogi, ale również częściowa przebudowa ulicy Utrata i to od skrzyżowania z ulicą Łąkowo, czyli poprzednią ulicą Mereckiego, aż do takiego wyjazdu z tej zatoki dla samochodów ciężarowych. Ten etap inwestycji rozpocznie się dopiero po oddaniu do użytkowania obwodnicy Suwałk. Natomiast lada dzień firma rozpocznie prace związane z branżą sanitarną.